cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj przychodzę do was z konsumpcjonizmem w czystej postaci. Mam przed sobą gigantyczną skrzynię wypełnioną po brzegi produktami, które chcę wam pokazać w dzisiejszym filmie. Większość z nich to dla mnie totalne nowości. Mamy tutaj zakupy z Rossmana, Hebe, Natury, różnych innych drogerii, Lerose. Na szczęście dla mojego portfela nie za wszystkie zapłaciłam, także nie myślcie, że już totalnie mi palma odbiła. Ale przede mną dużo testów. Testów zarówno w zaciszu domowym, jak i tych, z którymi będziecie mogli bezpośrednio zapoznać się w filmach, które będą się pojawiały u mnie na kanale. Linki do większości sensownych, że tak powiem, produktów znajdziecie rzecz jasna w opisie. Ja was gorąco zapraszam do oglądania i proszę, obejrzyjcie cały film, bo naprawdę jest tu dużo ciekawych produktów, ale jest ich ogrom. Więc mimo moich ogromnych chęci podejrzewam, że ten film będzie turbo długi. I zaczynam go po raz trzeci, zaczynam go produktem, który chcę wam na dzień dobry pokazać. Mam nadzieję, że nie to mi przynosi pecha, jest to książka. Książka SOR to jest dramat, wydana przez pana pielęgniarkę. Pan pielęgniarka to pan o imieniu Mateusz, który pracuje w jednym z warszawskich szpitali na SOR-ze i prowadzi swój profil na Facebooku, gdzie opisuje różne takie bardzo żartobliwy i lekki sposób różne historie, z jakimi na tych różnych SOR-ach, na których również pracował wcześniej, miał do czynienia. Ja zdecydowałam się na zakup tej książki, będąc ostatnio na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali, gdzie spędzałam znaczącą część wieczora i nocy, z soboty na niedzielę. Na szczęście nie byłam pacjentem. To na szczęście, bo zawsze mogło być gorzej. Byłam zestresowanym członkiem rodziny i siedząc na tym SOR-ze, właśnie czytając na Facebooku profil pana pielęgniarki, bo oczywiście mówię, znałam wcześniej ten profil, powiedziałam do mojego męża, wiesz co, jak tylko wrócimy do domu, to ja zamawiam tą książkę, bo chcę też porównać to, o czym on tu pisze, z tym, na co ja się napatrzyłam tam. Dam wam znać, jak ta książka mi się sprawdza. Jakie moje wrażenia i jak to ma się też do tego, czego ostatnio ja doświadczyłam, właśnie będąc na SOR-ze. Lecimy teraz już czymś bardziej w stylu beauty. Otóż, trzy kosmetyki marki Go Nature. Markę Go Nature oczywiście znam, używałam najczęściej z tej marki, już wam mówię czego, olejku ultra nawilżającego Emolio, to jest ten, co pachnie lekko lawendą. I mamy tutaj dwie pojemności. Właściwie jak patrzę, to już chyba z większości tych produktów są po dwie pojemności. Nie, z tej serii po prostu Emolio, z rodzinnej linii są dwie pojemności, które tutaj możemy kupić. I właśnie z tej owej serii rodzina mam, słuchajcie, masło multifunkcyjne Emolio, produkt wegański w 100% naturalny. Jest to mała pojemność, 15 ml. Jest to taki produkt wielofunkcyjny, który możemy zarówno stosować do twarzy, do włosów, do jakichś określonych punktów na ciele, do ust. Myślę, że bardzo dobrze powinien się sprawdzić również jako balsam do ust. I przed sekundą, kiedy to nagrywałam, to powiedziałam, no i wiecie, i możecie sobie wrzucić na przykład do torebki i gdzieś na mieście sobie te usta tym nakremować. Po czym zdałam sobie sprawę, że może w aktualnej sytuacji epidemiologicznej to nie jest najlepszy pomysł. I tym samym jakby się ogarnęłam, że i ja tego do torebki aktualnie nie wrzucę, ale na pewno będę to używać i po prostu schowam do szuflady. Także wkrótce wam również dam znać, jak to masło mi się sprawdzało, o ile pamięć mnie nie myli, ja je kiedyś na pewno miałam z boksa, ale zabijcie mnie, czy ja je używałam jako masło do ciała, czy ja je oddałam znajomym, którym się urodziło dziecko. Tego nie jestem pewna, ponieważ jest to produkt właśnie bezpieczny, tak jak wspomniałam, dla maluszków. I dwa produkty pozostałe z tej marki. Pierwsze to taki liftingujący roll-on pod oczy z witaminą A, E i C. Produkt w 100% wegański, w 98% naturalny. Produkt, który ma za zadanie ujędrniać, wygładzać, odżywiać. Ma też tak odświeżać spojrzenie. Nigdy go wcześniej, tak jak wspomniałam, nie używałam. Bardzo jestem ciekawa, także będę testować. I ostatni produkt, i to jest chyba nowość. I jest to serum rewitalizujące z witaminami A, E, C, czyli jest to dokładnie ta sama seria Viteo, co w przypadku tego rolonu. I tutaj mamy również produkt w 100% wegański i naturalny, 30 ml opakowanie serum, które możemy zarówno stosować do twarzy, dekoltu, jak i wybranych punktów na ciele. Także jeżeli ktoś jest miłośnikiem kosmetyków naturalnych,
i chciałby również na ten temat u mnie posłuchać na kanale, to informuję wszemi wobec, że 3 nowe produkty z tej kategorii kosmetyków właśnie mi, że tak powiem, wpadły do testowania. Teraz lecimy z produktami z La Rosa i jest tutaj jedna rzecz, której nie ogarniałam w pierwszej chwili mózgiem, właściwie to dalej nie ogarniam. Jest to, słuchajcie, produkt, który nazywa się Patting Splash Mask Rejuvenating Purple Berry. I co to jest? Już wam pokazuję, jak wygląda ten kartonik. To jest produkt koreański. Teraz uwaga. Innowacyjna 15-sekundowa maska typu Splash o działaniu ujędrniającym na bazie jagód acai, truskawek oraz malin. Wygładza, uelastycznia oraz nawilża. Ale stosowanie. Po uprzednim oczyszczeniu twarzy wypełnij miskę lub umywalkę wodą 680 ml. Następnie dodaj jedną miarkę nakrętkę płynu i wymieszaj. Przemyj twarz roztworem maski z wodą, delikatnie wklep, po czym osusz skórę ręcznikiem. Widnieje tutaj również informacja, że można używać jej podczas kąpieli. Nałóż odpowiednią ilość produktu na dłonie, rozciąż z wodą, a następnie wklep roztwór w skórę. No i wczoraj właśnie próbowałam uskutecznić ten drugi sposób, ale zabrakło mi trzeciej ręki, więc no dopiero testy ostatecznie tego produktu przede mną. Bardzo Was przepraszam, że to tak wygląda, jeżeli ktoś to widzi, ale wyobraźcie sobie, że tak to się zassało, że mój mąż musiał to kombinerkami otwierać. Tak się prezentuje produkt, mam tutaj 200 ml, jest to całkowicie płynny produkt. No i będę to testować. No wczoraj mi nie wyszło, bo ostatecznie mi to ściekło do tej wanny. Także będę kombinować. Nigdy o czymś takim nie słyszałam. Ale też przyznaję się bez bicia, że nie interesowałam się nigdy takimi, powiedzmy, innowacyjnymi jakby zabiegami z obszaru pielęgnacji koreańskiej, więc być może te maski typu Splash są czymś popularnym. Ja osobiście nigdy z taką nie miałam do czynienia. Lecimy dalej. Dalej mam Isn't Tree Hyaluronic Acid Toner Plus. I teraz się zastanawiam, czy ten Toner Plus to jest dokładnie to samo, co ja mam? Muszę to rozkminić, bo tutaj dostałam takie opakowanie. Jeżeli to jest dokładnie to samo, co mam, to powędruje do Was w rozdaniu. Dalej mam Pyongyang Cure Peeling Gel. Ostatnio ktoś mnie pytał o ten produkt, czy go miałam i jak go wspominam. No więc ja go wspominam, szczerze mówiąc, tak umiarkowanie. Mi on się tak turbo nie sprawdził w porównaniu do innych tych peelingów typu gomasz, z jakimi później miałam do czynienia, albo w ogóle z tą turbo świnią, której teraz używam. Po prostu świnia jest, mówię Wam, mistrzostwem świata. Tylko że świnia jest mocna, o czym wspominałam, więc może warto świnie przeplatać właśnie tym, skoro już go tutaj mam. Więc myślę, że kolejny raz go po prostu otworzę i kolejny raz dam mu szansę. Też szczerze mówiąc nie pamiętam. No, kojarzy mi się, że to był jeden ze słabszych tych peelingów typu gomasz, a ja wiecie, ja lubię, jak tam się dzieje. No ale będę, rzecz jasna, używać. Mam tutaj również z marki Real Barrier. Mam już z tej marki dwa produkty, których używam. Mgiełkę i żel do mycia, a teraz mam Active Lifting Cream. I o ile pamięć mnie nie myli... Tak, jest to utrzymujący elastyczność skóry i minimalizujący zmarszczki na twarzy krem. Nałóż krem na obszary z wyraźnymi zmarszczkami. To jest taki krem w jakimś stopniu do zadań jakby specjalnych, czyli który zupełnie nie wchodzi nam w paradę z innym kremem, który używamy, bo ten możemy nakładać tylko na wybrane partie twarzy, więc na pewno się za niego wezmę. To są kosmetyki dedykowane skórze wrażliwej, które mają mieć właśnie też dobre składy pod względem tego, że choćby mają być niedrażniące. Więc no, zobaczymy. Dalej, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to być może widzieliście, że dostałam na Dzień Kobiet przeuroczą przesyłkę, w której było mnóstwo maseczek. Maseczki części, które znam, części, których nie znam. I znowu, słuchajcie, trafiła mi się ta maska. Ja nie mogłam jej później zlokalizować. A właściwie te maski z tej serii, czyli marki Leaders, i ja Wam je kolejny raz bardzo rekomenduję, bo to są w ogóle kosmetyki wyprodukowane w, wiecie w czym, w Szwajcarii. Wyprodukowane w Szwajcarii i to w ogóle nie jest marka koreańska. I mamy tutaj maski, które, o, jak to jest napisane? Coconut Biocelluloza Mask. I to jest, no właśnie, ta płachta jest tej kokosowej biocellulozy,
No, jest to coś naprawdę super raśnego i też występują różne, rzecz jasna, rodzaje tych masek pod względem działania. Wam je serdecznie, serdecznie polecam. Oprócz tego mam maseczki z Petit Fee, których osobiście nigdy wcześniej nie używałam, oraz maski także z Lidersa, ale te klasyczne na płachcie. Więc kolejny zapas maseczek do używania. Mam również z Herli krem do dłoni dla suchych dłoni. Krem o eleganckim kwiatowym zapachu, wysokie stężenie kwasu hialuronowego w połączeniu z botanicznymi, przepraszam, substancjami aktywnymi długotrwale nawilża Twoje dłonie. Także taki krem z Herli. Z marki Effiore serum olejowe normalizujące. Idealna cera bez niespodzianek. To będzie kosmetyk w 100% naturalny. W ogóle powiem Wam, że z marki Effiore teraz kończę puder do kąpieli. Jak to się nazywa? Coś jakby... To jest na bazie mleka koziego o zapachu róży. I powiem Wam, że to jest taka bajka. A to też jest w 100% oczywiście naturalne. Więc... I to będzie dopiero chyba drugi kosmetyk w ogóle z marki Effiore, z jakim będę miała do czynienia. Bardzo jestem go ciekawa. On jest długo na szczęście ważny, więc zobaczymy, w którym momencie go wprowadzę. I on jest dedykowany właśnie skórze z jakimiś problemami, czyli on jest dedykowany w ogóle cerze mieszanej z wypryskami, cerze tłustej z trądzikiem. Ja myślę, że mogłabym sobie spokojnie po prostu to serum nakładać na te partie, które są narażone na te moje nieszczęsne grudki, czyli na brodę, bo ostatnio, powiem Wam, znowu mam lekki problem z brodą i myślę, że tak go po prostu będę używać, nie będę go używać na całą twarz. I słuchajcie, to serum, tak jak i krem do dłoni, także pochodzi z La Rose, bo ja chciałam Wam przypomnieć, że sklep La Rose, choć pierwotnie wyszedł z tej pielęgnacji koreańskiej, to w tym momencie znajdziemy tam wiele innych marek kosmetyków, także kosmetyki naturalne, więc warto tam zaglądać, a przypomnę, że macie 10% rabatu non-stop na hasło Pokój Agaty, zresztą szczegóły zawsze w opisie. Lecimy dalej. Dalej tutaj mam z Rossmana. Skusiłam się na takie coś. Jest to polska spiżarnia urody, galaretka aroniowa do kąpieli, do skóry wrażliwej. Wygląda to trochę creepy, ale powiem Wam, że jestem tego po prostu bardzo, bardzo ciekawa. Ja uwielbiam smak i zapach aronii. Odkryj niesamowitą formułę galaretki i zanurz się w wyjątkowej formie pielęgnacji skóry całego ciała. Niewielką ilość galaretki umieść pod silnym strumieniem wody, po zakończeniu kąpieli opłucz skórę wodą. Kąpiel pod prysznicem, po prostu wmasuj. Z to można traktować zarówno jako produkt myjący, jako taki płynno jakby do kąpieli. Ktoś to miał? Bardzo jestem naprawdę ciekawa, jak to się spisze. Mówię, wygląda to... creepy, wy nie widzicie, bo ona się tak oddziela. O. Dalej mam Original Source Juicy Mango w 100% naturalny zapach. No to jest kosmetyk wegański, nie wydaje mi się, żeby on był naturalny. No nieważne. Kiedyś bardzo lubiłam ten zapach mango, tylko zawsze go kupowałam w mniejszych pojemnościach, tym razem 500 ml. A, oczywiście widzicie, rozkwasiłam, bo jeszcze z La Rose, to nie wszystko było z La Rose. Z La Rose jeszcze mam kolejną markę mi totalnie nieznaną. Napisane jest Natural Pacific. Jest to marka koreańska. I mamy tutaj płatki z kalendula, to co? Rumianek? Płatki z nagietek. Płatki z nagietka ze świeżych ziół, nasączone w 100% wodnym roztworem orzecha włoskiego, usuwają wszelkie pozostałości makijażu lub zanieczyszczenia skóry, pozostałe po umyciu i głęboko nawilżają. Po umyciu wyjmij wacik i przetrzyj nim wyczyszczoną twarz. Powiem prawdę, że jeszcze czegoś takiego nie miałam. Zazwyczaj miałam te płatki, które mają za zadanie eksfoliować naskórek, a nie tylko wpływać pozytywnie poprzez nawilżanie. Wiem, że wiele z Was się obawia tych płatków eksfoliujących, bo się Wam wydaje, że tam jest taki kwas, że Wam zejdzie skóra. Więc tym bardziej z tego względu choćby przetestuję to i dam Wam znać. Tak, i ja mam ten krem po raz drugi, widzicie, bo to przyszło w dwóch różnych przesyłkach. Mam ten krem po raz drugi i to jest dokładnie ten sam. Tak, czyli jeden z tych kremów idzie do Was na rozdanie. Mam tutaj także z Pyongyang Cure... Cóż to jest? Ato Lotion Blue Label. To jest balsam do ciała, który zawiera wyciąg z kwiatów widokrzewu.
No, z Pyongyang Pure balsamu do ciała na pewno nigdy nie miałam. Będę testować. Jest to również produkt bezpieczny dla dzieci. I jest to znowu ta seria Ato, czyli to są kosmetyki, które praktycznie nie pachną, są bardzo takie, wiecie, ja to mówię, ja je tak sobie nazywam roboczo higieniczne. Oczywiście to jest niewłaściwe słowo, więc również ten balsam będę na pewno używać. Ja już wiem, czekajcie. Moment. To są dwa różne produkty, ja już obczaiłam. Ja mam ten Isntree Hyaluronic Acid Toner. Tego używam, tym się zachwycam i ten egzemplarz jest dla Was do rozdania. A tutaj mam Hyaluronic Acid Toner Plus, więc to nie jest do rozdania, to pójdzie do testowania, żeby porównać z tym. O! Mam także znowu z marki właśnie Real Barrier Extreme Cream Ampoule i to jest głęboko nawilżający dla skóry wrażliwej, 30 ml opakowanie, krem. Tak, on jest dedykowany typowo właśnie takiej skórze, słuchajcie, podrażnionej też po różnych zabiegach, skórze wrażliwej, w stresie. Jest to taka, jeżeli dobrze rozumiem, to jest taka skoncentrowana właśnie forma kremu do zadań specjalnych. No, coś ciekawego. No i tutaj również dostałam drugi raz świnię. I to jest ta moja ukochana świnia, o której mówiłam przy okazji tego peelingu z Pyongyang Pure Peeling Gel. To jest, słuchajcie, moja ukochana świnia, czyli żel peelingujący typu gomasz, który naprawdę daje czadu i ten egzemplarz świni pójdzie dla Was. Tak mi się przynajmniej wydaje, choć powiem Wam, że ta świnia w miarę mi się nawet szybko kończy, ale myślę, że ten egzemplarz pójdzie właśnie dla Was. Tutaj również miniaturkę Neogenu i to jest po prostu produkt Cleansing Foam. Neogenu. Tak jak Wam mówiłam ostatnio w La Rose, teraz mamy bardzo dużą, bogatą ofertę miniatur. Dlatego bardzo Wam polecam spojrzeć też na te właśnie pojemności. Jeżeli się zastanawiacie nad czymś, no to zawsze warto sobie wcześniej wypróbować, na czym zdecydujemy się konkretnie zainwestować. Wiadomo, że nie ze wszystkiego znajdziemy miniaturę, ale myślę, że jest to w ogóle fajna opcja. Oraz mam cztery maseczki. Maseczkę z Lidersa, znowu maseczkę z Lidersa i to znowu jest ten Coconut Biomask z pomarańczą. Oraz coś, czego w ogóle nie znam. Patrzcie, takie coś. Ultra Night Leaf Mask. Dobra, będę musiała to porozkminiać, wygląda to bajerancko. I znowu z tej samej firmy, to jest jakaś A by Bomb Cool Leaf Patch i Ultra Cool Leaf Mask. Tak wygląda. To jest jakby pierwszy krok i drugi krok, a tu jest na odwrót. Jakby... Nie wiem. Będę to rozumieć. W ogóle bajeranckie opakowania. Dobra. Lecimy dalej. Cóż ja tutaj dalej mam, kochani? Żel... tak, ponieważ kończyły mi się żele do mycia ciała, więc po co kupować jeden, jak można kupić trzy? No i mieliśmy Original Source, teraz mamy, słuchajcie, z Planeta Organika. Żel o zapachu marakui i mięty. W ogóle przesuperowskie opakowanie. Bardzo mi się spodobało, nie ukrywam, że mnie po prostu urzekło. I on jest świeżość, pitu pitu, tak to wygląda. Jest taki dosyć gęsty, w fajnym, dużym opakowaniu z pompką. Kolejne 500 ml opakowanie, więc już mam litr żeli pod prysznic. Żeby tego wszystkiego było mało, to mam również z... Danger. Słuchajcie, kupiłam również sobie z Sanctuary Spa chili, mango i tonka bean. Czyli jakaś tam fasola. I to jest pianka do kąpieli. O, taka. Więc mam 200 ml na szczęście. Boże, to mnie zachęca, co? Jak na okładce produktu, jakby na opakowaniu z przodu i tutaj jest duża naklejka, że jest to wyjątkowo, przez to, że jest to pianka, że jest to wyjątkowo łatwopalne, niebezpieczne i tak dalej. Szczerze mówiąc, no nie zachęca mnie ta naklejka. Choć wiadomo, że każdy tego rodzaju produkt w ten sposób wykazuje takie właściwości łatwopalne, ale trochę jest to creepy. Także kochani, żeli ci u mnie będzie dostatek. Tak, wszystkie kupiłam je sama, nie? Lecimy dalej. Dalej mam z miodowej mydlarni różę angielską i jest to puder do kąpieli. I to sobie też kupiłam.
las o poranku. To już jest przesyłka z Miodowej. Oraz coś, co niestety wiem, że mi się nie podoba. Jest to cytrynowa werbena. Znaczy jak to wąchałam na live'ie, bo ta paczka u mnie leży i leży, ten zapach bardzo mi się nie spodobał. Właściwie dzisiaj jak to wącham, może jest trochę lepiej. Na pewno spróbuję. Na pewno będę próbować tej werbeny, bo no, jestem zbyt dużą fanką tych produktów, żeby nie spróbować tego. Tak to się prezentuje. Kochani, ja chciałam przy tej okazji kolejny raz powiedzieć, że las o poranku, gdzie to jest? To jest po prostu obłędny zapach i w tym sezonie, no może nie zadziała to na koronawirusa, ale to jest taka sól, która właśnie odpręża, też możemy się nią inhalować, jeżeli jesteśmy po prostu przeziębieni lub kąpać się w niej, tak jak ja to czynię, bez jakby dodatkowych aspektów. Kocham, naprawdę kocham, bardzo Wam polecam. Pudru do kąpieli nigdy nie miałam, dlatego się właśnie na niego skusiłam i go sobie dokupiłam. Mam tutaj również pozostałe maseczki i tą maseczkę to kupiłam, słuchajcie, w grudniu i wiecie, co ja zrobiłam? Ja ją wkitrałam po prostu w złe miejsce. Przepadła w Narni i jak ją znalazłam, to ją tutaj wrzuciłam, żeby Wam ją jakby kolejny raz pokazać i ją przełożyć już do właściwego miejsca. I to jest maseczka Green Power ze spiruliną i glinką zieloną. Ale mam tutaj również dwie jeszcze maseczki, których po prostu wcześniej nie miałam, bo mam tą truskawkę, mam ten miód, spirulina sobie kupiłam i tutaj dostałam Len i Chia, bo tego właśnie nie miałam. Jak na razie moim faworytem jest ta maseczka z truskawkami i po prostu ją ubóstwiam. Oraz mam tutaj maseczkę Słodki Kokos, ciekawa jestem jak to będzie z zapachem, z białą glinką. Ja naprawdę ubóstwiam, powiem Wam, te maseczki i one są bardzo proste, bo mimo tego, że one są sypkie, to one są w słoiczku, je się ciachu ciachu rozrabia, naprawdę prosta sprawa, a pielęgnacyjnie cud, miód, malina i orzeszki. Teraz mam peeling, odmładzający peeling ryżowy z woskiem pszczelim, na niego się zdecydowałam z myślą zarówno o ciele, jak i o twarzy. Również będę Wam dawała znać, jak on mi się sprawdza. A, dalej mamy melisę i po co ja tutaj wrzucałam, to nie pytajcie mnie. I herbapol, spalanie i oczyszczanie. No, sobie kupiłam herbatkę na spalanie, po czym ją wsadziłam do tego kartonu. No brawo, po prostu ja. Herbatka herbapolu. Oczywiście zrobiłam sobie też przy okazji zapach tej mojej herbatki Relax, która jest genialna. No i dobra, i mogę Wam pokazać w tymże filmie, że mam dwa produkty od marki Sensum Mare i te produkty są dla Was na rozdanie. Mam tutaj duży tonik Algo Tonic i krem pod oczy Algo Eye. To są produkty, które przesłała mi marka Sensum Mare od początku, jakby wiedząc, że przesyła je właśnie do rozdania dla Was. Trochę one tu przeleżały, bo je wrzuciłam na początku tej skrzynki, nieistotne. Będą dla Was do wygrania, także wszystko, szczegóły w kolejnych filmach, bo ten już naprawdę jest turbo długi. Tak jest, jak rozpakowujesz siatkę i po prostu wszystko wrzucasz, no po prostu... bardzo lubię te wafle. Wafle, solone wafle kukurydziane, ekstra cienkie. Bardzo jakby co polecam. A, tego Wam nie pokazałam. Tu jeszcze mam z Kosryksa Propolis Light Cream. To jest także z La Rosa. A, kupiłam sobie swój tusz Max Factor False Lash Effect. Informuję wszemi wobec, że wkrótce zobaczycie u mnie na kanale test oto tej nowej paletki Catrice. Catrice wypuściło dwie paletki, chłodną i ciepłą. Ja zdecydowałam się na chłodną. Nazywa się ona Next Gen Nudes Pro. Be a Pro. Mamy tutaj lusterko. Taką folijkę. Kuźwa, zabezpieczającą. Dobra, już nie będę jej teraz... Myślicie, że to się rozerwie? I tutaj mamy, wiecie, takie cienie, o właśnie takie, takie marmurkowe, Bajery Szmajery. Jak widzicie, paletka jest jeszcze przeze mnie nietknięta. Także, kochani, test tej paletki będzie na kanale. Kupiłam również korektor, aha, ale wiecie co? Jak ją tak mocno wygięłam, to ona teraz nie chce się... Nie, może się... Kiepsko ten magnes łapie. Kupiłam również nowy korektor z Catrice, nie wiem czy wiecie, że jest i to się nazywa Instant Awake Concealer i on ma być typowo też pod oczy, nie? Te. Optycznie redukuje drobne zmarszczki. Takie coś, z taką gąbeczką, też będziemy testować.
Kupiłam błyszczyk z Catrice Volumizing, powiększający usta z chili. Ja lubię takie rzeczy. Kupiłam w Rossmanie podkład Miss Sporty Natural Perfect Flawless Skin Finish i to do jakiegoś też filmu, ale to na przyszłość, bo chciałabym, żeby jeszcze coś mi tam z Rossmana, jakby wiecie, wyszło, żeby sobie zrobić cały filmik Rossmanem. I kupiłam puder Paese i powiem wam, że mój Inglot się kończy. A i co tutaj mam jeszcze? A i z Essence jakiś błyszczyk. A nie wiem, czy tego nie dawali gratis, bo ja to kupowałam, a nie, może go kupiłam. Bo ja to kupowałam we Zebra, w ogóle nie wiem, czy ja nie powinnam dostać właśnie jakiegoś błyszczyku gratis. Nieistotne. Dobra. Słuchajcie, kupiłam tą puder z Paese, bo mój z Inglota się kończy. No i tyle lasek się tym puderem zachwyca, że zobaczymy. Jeżeli będzie fajny, no to super, to na chwilę odstawię, zdradzę mojego Inglota, a jeżeli nie, no to wtedy będę kupuję Inglota, nie? Zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa tego pudru. Bardzo zbiera dobre opinie w internecie. Czy jaja robi? Spoko, że on w ogóle się jakby przesypał przez to otwarcie. Jakby to było jakoś kiepsko dokręcone. Ja nie przypominam sobie, żebym ja go otwierała. Więc przetestujemy, moi drodzy, ten puder. Jeżeli go miałyście, to koniecznie dawajcie znać. Przypomnę, to on się nazywa Puff Cloud. Jeżeli go miałyście, dawajcie koniecznie znać. Jeżeli miałyście cokolwiek z tych produktów, dawajcie koniecznie znać. Ja, tak jak wspomniałam, będę nagrywała testy. Mam jeszcze zaległe testy do nagrania z różnymi kosmetykami kolorowymi z drogerii. I będę testować różne tutaj ciekawe produkty, które mogliście u mnie w tym filmie zobaczyć. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam was rzecz jasna do kolejnych, dajcie kciuka w górę. Pamiętajcie także o subskrypcji kanału, bo przypomnę, że rozdania, które będą tradycyjnie dla subskrybentów. Dlatego jeżeli oglądacie tym bardziej mnie regularnie, to zasubskrybujcie kanał. Ja będę to, rzecz jasna, weryfikować. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, buziaki, pa, pa.